meteorytów. Meteoryty dzielimy na trzy grupy. Na meteoryty kamienne, na meteoryty żelazno-kamienne oraz na meteoryty żelazne. Możemy sobie to narysować na wykresie, który Państwo teraz widzą na ekranie. Po lewej stronie widzimy meteoryty kamienne, na środku meteoryty żelazno-kamienne, natomiast po prawej stronie meteoryty żelazne. Taki sposób prezentacji jednak nie wszystko wyjaśnia. Przyjrzyjmy się temu bliżej. Najlepiej na podział meteorytów spojrzeć pod kątem ich pochodzenia. Na grafice, którą Państwo teraz widzą, mamy rozróżnienie na dwie główne klasy pochodzenia. Meteoryty mogą pochodzić z małych planetoid oraz z dużych planetoid. Małe planetoidy są na tyle małe, że ciepło z ich wnętrza może uciec w przestrzeń kosmiczną. Materia małych planetek lub skał, które krążą w kosmosie, jest bardzo pierwotna. Jest niezmieniona od swojego powstania 4,5 miliarda lat temu. Z takich małych planetek pochodzą meteoryty o nazwie chondryty. Chondryty zawierają w swoim wnętrzu małe kuleczki pierwotnej materii, które nazywamy chondrami. Dla przykładu, bardzo popularny meteoryt Allende, chondryt węglisty, jest jednym z najstarszych meteorytów. Jego wiek naukowcy oszacowali na 4,567 miliarda lat. Chondry uformowały się najprawdopodobniej w głowicy protoplanetarnej wokół formującego się Słońca. Duże planetoidy są na tyle duże, że ciepło z ich wnętrza nie zdążyło uciec w przestrzeń kosmiczną. Planetoidy te przetopiły się, a ciężkie pierwiastki opadły do środka, do jądra. Duże planetki posiadają żelazno-niklowe jądro wewnątrz. Na tym jądrze na wierzchu pływają sobie skały, no i pomiędzy skałami a żelaznym jądrem mamy taką warstwę pośrednią. Gdy duża planetka zostanie rozbita na Ziemię, mogą spaść trzy rodzaje meteorytów. Z wierzchniej warstwy spadają do nas meteoryty kamienne, a chondryty. Z jądra takiej planetki spadają do nas meteoryty żelazne, natomiast z warstw pośrednich spadają do nas meteoryty żelazno-kamienne. Meteoryty żelazno-kamienne mogą także pochodzić ze zmieszania się kilku planetoid, dwóch lub więcej planetoid podczas zderzenia, i wtedy spada na Ziemię kamień, w którego środku mamy przemieszane żelazo ze skałami.